Witam wszystkich z tej strony FL, to jest FIFA 13, a ze mną goście są tutaj, teraz, na TeamSpeaku. Cześć. Witajcie, moi mili. Yo, siemanko. Przedstawcie się, kim jesteście w ogóle, co tu robicie, wy tyfy. Jestem Sakę. Jestem Sakę i gram FIFA. O, a ty, tam drugi? Tak samo jak ja. Ale kim jesteś, Nobiel? Ja jestem człowiekiem z... Dobra, to jest Mieszkowy. Dobra, dzisiaj sobie zagramy znowu ze Sakę FIFA 13, tak, w Martrafie Ultimate. Inne. Tak. Ja jestem jako gość, choć nie mogę dołączyć do was, ale jestem gość. Tak, on jest gościem ogólnie, witam cię, rozgoście, kawę, herbatkę. Jaki gość, okay. Niezły. Proszę się chwilę domu, no. Ale gościu. Pozytywnie zaczynamy. Głupimi odpołami. Dobra. Yeah. I oczywiście moimi ładnie. Pięknymi szwabami gram. Yes. No tam są, no, tam niby ci, są niby ci Polacy, oni się już tak zgermanizowali, że tam to już nie Polska. Oni już nie wiedzą, jak mówić cześć po polsku. Ajajaj. No, ty Mieszko umiesz, nie? No powiedz. Oni teraz uczą się nowych języków. Cześć! No, tak. Cześć! Nie. Cześć wam i chwała. A, ty mówiłeś tam. No tu patrzcie, falu mnie o tak. O, umiem tak, patrzcie. Się uczyłem, patrzcie, to patrzcie, dalekich i Chinach. Ja ej, a ja mam powrotem, haha, i co? Co mi o nie. Czyli patrzcie, inne video. Dobra, gramy. I patrzcie, mam piłkę, ale on daje... Ale piękna główka. O! Piszczek, piszczek wchodzi. Piszczek wrzuca, piszczek nie osłodzi. Co, w trawie piszczy? No Gomez. I Gomez tak ogólnie ma głowę. Gomez ma głowę i dzięki temu, że ma głowę, taka ciekawostka, dzięki temu, że Gomez ma głowę, potrafi główkować. No właśnie jak teraz, no, widzicie, tutaj jest strzela i tak, piłka tak. Wpada do... Musi być bardzo drogi. Ogólnie właśnie Gomez to jest jeden z takich napastników właśnie, którzy dobrze główkują, ma chyba ponad 80 zdolności w uderzaniu piłki główką. No tak, mogę taka ciekawostka, też Messi ładny, dobry, że główkuje w piłkę. Tylko, że ma właśnie, jest wysoki, tak? Royce się piłce, lol! Rozumiem przed chwilą. Royce, a Royce jest upalny takim gościem. Kozłem ofiarnym, Royce to u mnie jest koziem ofiarny. Wywaliłem na niego najwięcej kasy ze wszystkich zawodników i po prostu on tak nevbi, nubi, wszystko. Po prostu nie umie grać, on nie umie grać w ogóle. Nie wiem, przedszkolanka. I patrzcie, palę się na tą buję, ale Blanker broni, tylko nie ma go. Obroniłem swój strzał, oje, uświadom to sobie. Właśnie, że Blanker dobry jest, obronienie też nie buję. Usiadam to sobie, Sakę. Ale ładnie poszło. Ale ładnie poszło. Ale wróciło. Wróciło. Troszkę Mieszko Szeszczek mówisz, tak nie jest wyraźnie, tak płynnie nie jest dosyć. Weź tam po modelu i tam ten twój, nie wiem. Bo to teraz uderzy. No to jest informatyk, to jest brat informatyka, kurde. Ja? Bo ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale Mieszko to jest... To jest Tomek, no nie jest. Ja chcę tylko u Tomka ogólnie. Jakby ktoś nie wiedział. Aj, niebezpiecznie było, ale wiadomo, moje kochane Niemcy wyjdą z opresji w każdej sytuacji. Chyba, że się benzyna skończy i paliwo, wtedy już jest przerąbany. No właśnie, no chyba, że masz w różnie benzenę, tak? On właśnie zdaje się benzynę. O, jak masz benzenę, to benzyny masz pod ostatkiem ogólnie. To jest realistyczna gra. Taka sytuacja, nie? Tak. To jest bardzo realistyczna gra. Hemoglobina, wiecie, no. Polecam i pozdrawiam FLQS ogólnie. Miałem zmienić czułość mikrofonu, jak mnie teraz słychać. Dobrze, bardzo teraz dobrze. Jest okay. Teraz jest a super. A i patrzcie, widzicie, bramka się zdarzy, tak zostawić, bo on... Co zrobiłeś? Jakim cudem poprawiłeś... No niestety musiałem wybrać kilka telefonów do moich prywatnych ludzi, aha, którzy oczywiście poprzez ustawienia spoza mojego komputera ustawili mi to. Rozumiem. No to widzicie, mogę pisać już tak jak poradnik, jak poprawić głos. No właśnie, zajęcie do ludzi mieszka i oni będą... Ale fuksiasz! Nie, bramka jest ogólnie takim mistrzem u mnie. Mistrzem Królestwa Gówna chyba. Tak, właśnie wiedzieli. Nie biegnie znowu, ale właśnie chyba nie da rady. Nie da rady, panie, nie da rady. Ale ja mu podam, bo on dobry jest. O, będzie wrzucać! O! Kurde. Ty masz? Aj, zła wrzuta. Zrzuta no mafia. Muzykę, filmy, co chcecie, zrzuty. A co to za reklama, człowieku? Nie, sprzedam się. No, takie z partnerem, z zrzutem. Wow!
A nie, to bramkarz, tak? Nie, ten bramkarz to moja najlepsza inwestycja chyba, a Royce najgorsza. Właśnie, jeśli chcecie właśnie lamić, kupcie sobie Royce'a. Tak, a jeśli chcecie proksić, to kupcie... Jak się czyta jego nazwisko? Tego bramkarza? Wizę. Wizę? Wizę. Wizę. On grał chyba w Wolfsburgu, nie wiem, może nie? A może tak. Jaki ma herb? Taki zielony? Zielono-biały? Nie pamiętam. Aha, dobrze się pamiętam. Pamiętnik z wakacji. 4-5-1. 4-5-1, no. 4-5-1. 4-5-1. 4-5-1, tylko w moim samochodzie. No to już było suchardy, strasznie. Kurde! Nie, on jest dobry, no. No to jest zawodnik pierwsza klasa. A kiko masz bramkarza? Jak się nazywa ten bramkarz twój, Sake? Mój Diego Alves. Dokładnie, zapamiętajcie to. Kiedyś może wam się w życiu przydać. Jeśli chcecie mieć obrońcę, który tutaj na bramce, kupcie Diego Alves. No ale prawda, jego bramkarz jest tak wielozadaniowy. Kurde. Jak jeszcze strzelisz bramkę nim, to już w ogóle wiesz koks, nie? No właśnie, teraz widzicie, obrońca stoi, a już nie trafia, nie? Ojo! Pojebało mi się. Ten bramkarz począł się pewnie, bo... Puścił piłkę przed wrogiem. Ale przed wrogiem. Przed wrogiem. To jest wojna, Sake. To jest wojna. Może prostu. Taka ciekawostka. To nie jest sport. Gramy w FIFA. No, dobry, dobry. A wy wam już w tych ciekawostkach normalnie przebijacie? Normalnie jakieś wydawnictwo najlepsze. O, Discovery. Ciekawostki, kurde. A, trochę uspokójmy grę, albo nie, hardcore! Hardcore JP. Uświadom to sobie, synek. No nie, jaki hardcore, kurde. Wyszła gdzieś piła? A, prawie. A, nie ma, bramka się zaczyna. Tak, chyba celowo. No, dawaj. Daję. Proszę. Dawaj, proszę, dzięki. Royce się piłce, o. Dobra, pobili Royce'a i jest fajnie. No, fuck you! Ronaldinho! Ale Ronaldinho, nie? Bo ma kryzys średniowiekiego. Tego. Ma kryzys wieku średniego i musiał się wyżyć, chłopak. Tak, kryzys ma wieku wysokiego. Boże. Ale dobry strzał. Tak, wiesz, to ja zrobię zmianę, bo tutaj. Co to ma być? Oj, synek. Zawodnik, sorry. Synek. A mają siły jeszcze zawodnicy. Dobrze. Już jestem rady. Okej. Widzę dobry angielski. O, ładnie. Dzięki. Ładnie. O, ciekawostka z tej. Oczywiście niebieski. Mów trochę głośniej. Nie mogę mówić głośniej, bo wtedy nie będziemy słychać. O, no włos. Aha, bo ja cię ciszę na TS-ie. Ups. O, fajnie. Cieszę mnie to bardzo. A, przytrzymuje się. I od godziny krzyczy, żeby zostawiałeś go, no. Lal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 
O kurwa. Ale reakcja. Ale jak świetnie wypracowali sobie tą akcję. Po prostu to jest majstersztyk wyprowadzania akcji. Po prostu w rzeczywistości trenerzy mogliby się uczyć, jak mówić przed meczem zawodnikom, jak powinni postępować, jak właśnie stosować różne taktyki różnego typu i rodzaju. Tutaj, ale zjebałem. Mi się zdaje, że przed każdym meczem... Oble, Royce. ...mecze FIFA 13. Tak. Nie, to piszcie, o Jezu. Piszka z Royce'em pomyliłem, ale wstyd, przepraszam. Przepraszam. Nic się nie stało. Taka ciekawostka, ten piszczek. Dobra, weź ten przybyt. 15 jest piszczek. Ej, 64 posiadania piłki miałem, procent. No bo wygrałem. Bo ja wygrywam. Aaa, cwaniak. Cwaniakuje, widzę, cwaniaczek. Bo remis, no. Ja widzę. Kurde, ślepo, już nie widzę. Ciekawostka, fajna gra gameplaya. Haha, nie. Dobra, sorry, tak, jednak tak. Wow! Ładnie, ale właśnie... Co się stało temu kolesiowi? Strzelić. No chyba skupiał tam. Nie, no to bardzo chciał po prostu. Wow. Co chciał, w mordę?
Ładnie, dzięki. Ej, no co to ma być, synek? Masz, masz. No wybiegaj tam, lumpie. O! A czem koleś cofał się, nie wiadomo skąd. Dobra, dawaj tu piłę, dawaj piłkę, mistrzowie startują! O nie! No, bramkarz tam już czuwał, już wychodził. Żeby pomóc obronie, w obronie. Co się stało? Lagnęło mi, ale już jestem na plus. Nie, już, 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 pedofil przyszedł. Nie, nie, to obrońca właśnie. Kurde. Jest, jest obrońca. Bramkarz w innym stronie, znaczy obrońca w innym stronie. Dobra. Opsa, opsa. No ty! Dobra. Wow! Wow! Czy będzie gol? Nie! O ty! Nie, no obrońca broni, tutaj widzimy. Obrońca. Ale to jest wielozadaniowy człowiek tam. Ten Diego Alves. Alves. Okej, okay, direkt strzał. No podaj, podaj chłopie, o! O, ale się przycisnął, no. Waszczykowski to jest jednak Waszczykowski, nie? Teraz nie, Piszczek biegnie. Ale ten to się przycisnął tam. No, no. Ta jasne. Dla kogo? Dla ciebie? Haha, ja bym dla nikogo. A może pieprznę sobie z daleka Waszczykowskim? No dobra, nie wiem, czy to ma sens. Nie ma, nie ma. Boże, nie ma w ogóle sensu. O nie! Nie! Spieprzaj! Wypieprzaj, różowy geju! Od moich bramki! Idź fuj, panie! Ups. Dobra. No to wracamy do gry. Rozciągniemy się. Taka ciekawostka, 2-1. Dobra. Moment. Okej, daję sobie super ofensywę. I jest super. Patrz mojego, patrz mojego! Stoi. Royce wam pokaże, jak się gra. Albo i nie. O, jaka wrzuta. Oj, kick kupię. No, był obrońca. No! Kurde. Trzeba sobie wypracować spokojnie tą akcję. Kurde. Bierzcie mu tą piłę. O. Ale kopanina, nie? No, straszna. Nie wiadomo, co się dzieje ogólnie. Jest syf i brud. Okej, spokojnie. O! Roy spintuje. Ej! Czerwona? Nic! 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 Wow! Nie, ja to muszę wrzucić, bo... Cześć, wróciłem. Yo. Witam was serdecznie w moim poradniku. A nie, to nie. Wow! Ja go bronił! Jaka ta petarda poszła w ogóle. Łe, spalony. Jak mi się to od głowy odbiło. Nie, to było. No, i tak się wyrównuje. Kolejna ładna akcja. Tak się wyrównuje mecze, panowie. Uczcie się. Ładnie, ładnie. Dzięki, dzięki. Zawodowiec, nie? Aj, ty masz skubanych obrońców. Ja dobrych obrońców masz. Ja? No. Bo tak mi jest trudno się przycisnąć. Zazwyczaj ja samymi głównymi podaniami jestem zazwyczaj omijam sobie obrońców wroga. A z twoimi mam taki problem. No bo to wiesz, żeby to ja. No to ty, tak. Lewandowski. Dobrze, dobrze się stara. O, faulowałeś się znowu. Ty chamie, jak agresywnie grasz, no. Wow. W ogóle taka ciekawostka. Moment, tylko bo mam akcję. O, już nie mam. Mam jeszcze. Akcja, akcja. Wow. Royce przewrotkę zrobił taką. Dobra, taka ciekawostka. W Holandii mają zamiar, ogólnie chcą się pozbyć jakby przemocy w futbolu. I mają taki pomysł, żeby jak zawodnik otrzyma żółtą kartkę, to żeby na 10 minut szedł z boiska.
i chcą zrobić takie testy właśnie w związku z tym dopiero tam na lidze amatorskiej jakieś. Tak, ale tak, poza tym fala źródło to jest forum Margonem. Forum Margonem, polecam, pozdrawiam. Piotr Czeski. Forum Margonem, najlepszy forum o... Najlepszy forum o Tibi. Masz? Kurde, bama. Mój spalony chyba jest. No kurde, mnie wkurwia ten bramkarz. To nie ma znaczenia. Nic ugrać nie mogę przez niego, nic. Nic. Dobra. Wow, za mocno. Oj, chyba będzie dogrywka. Chyba będzie dogrywka. Albo spalony. Nie, to były karny, bo już nie grałem karny, wiesz, chyba w FIFA 13. Nigdy? A ja z Wieszkiem grałem, to było dobre. A nie, może grałem, nie wiem. Jeszcze wygrał, no bo to jest jednak... A nie, grałem, ale w Ultimate jeszcze nie grałem, no bo nie było takiej occasion, nie? Okej. Wow. Dobra, wywalił się, chłopak. Dobra, będzie dogrywka, panowie i panie. Dogrywka, panowie i obójniaki. I my. Czyli my. Zrobię zmianę, okej? Okay? Dobra, pozwalam. U mnie dwa Gomez strzeli gole. A ty nie, w sumie Wally, cały czas w osłabieniu grasz. Ronaldo, czyli coś czerwonego. Kajtka. No, byśmy się znowu pomylili. Dobra, dogrywka i rzuty karne. Ja tam zobaczcie, jak z kondycją u moich zawodników. Beznadziejnie, ale kit z tym. Chociaż u mnie też beznadziejnie. Zamiast Gomeza dam. Ile kupić Gomeza? 6 tysięcy około. Czy tam 6,5 tysięcy końców. Okej, okay, I am ready. Taka bajka ogólnie, taka sytuacja mieszka, nie? Hemoglobina. Fajnie, fajnie. Dobra, Helmes za Gomez doszedł. Przynajmniej ma nowe zapasy sił. Helmes, powiem ci, no ogólnie on jest zawodnikiem średnim. On jest zawodnikiem średnim, ale ma dosyć dobre strzały. Więc pozwolę sobie nim tutaj zagrać. Ładny jest przeżyk. Ma dobre strzały. No co to ma być? Oddawaj mi piłę, Żulu. Bramkarz nie ogarnął. Ja nie mogę w ogóle na niego przełączyć się. Dziękuję, dobranoc. Lewandowski. Lewandowski ma też dobrze, ma też dobre główki. Tak, to czego nie ma jedną głowę, ale... No właśnie, u mnie w ogóle napastnicy dobrze główkują, no bo Lewandowski i Gomez, obydwaj są dosyć wysocy. Znaczy Gomez ma chyba 1,89 m. Lewy ma 83 chyba, czy tam 2. Teraz ciekawostka, cisza. Gole. O, zabrać kawostka. Wow, niezła kiwa. Ale szmato. Nie ty, ten, strzał. Znaczy na jaja. Oj! Przeciwko. Tak, tak. No pojebało się ogólnie, w skrócie mówiąc. No ogólnie takie masło. Tak, tak, wysokie, tak. Helmet widzicie? Tak, Helmet to jest klasa sama... LOL! Jak śmiesznie kopnął tą piłę. Tak dziwnie, trochę nieczysto, jakby. Ale w sumie ładnie poszło. Czarny piszczek, w sensie czarna karta. Pomelowanie do czarny. Ej, Piszczek ma formację 4-1-2-1-2, czy to najdroższą. Kosztuje 400 tysięcy. To ładnie. Dziękuję, dobranoc. Bardzo, bardzo ładny gol. Taki techniczny, elegancki, zobaczy sobie powtórkę. Tak, albo nie, tak. Dalej przewijaj to! Nie chcę tego oglądać. Dobra. Ale widzowie chcą, oni wiedzą, co... Nie ma widzów, nikt nas nie ogląda, tylko rodzina. Jest. Jestem... Dobra. No. Nice. Dzięki. And now look at this. Wow. Wow! Zabiłeś mi mojego! Zabiłem jego zawodnika, taka ciekawostka. Ale to tam jest nieważne. Nieistotne. Palony? Nie. Kurde. Kurde! Kurde. Kurdenso. Kurde, no. Kurde. Aj, kurde. Wow, kurde. Kurde, kurde? Myślałeś, żeby kupić sobie Müllera? Ja nie myślę.
Okej, okay, to nie kurzyło. No, aż takie zjebałeś. Miller, wiesz co, ogólnie myślałem sobie kiedyś, jak jeszcze, wiesz, byłem młody, głupi i w ogóle, to myślałem, tak, nie, piękny nigdy nie był. Piękny nigdy nie był. Nie, ogólnie, a teraz będzie druga połowa dogrywki. Myślałem nad kupnem Millera, ale on nie jest taki dobry, nie urywa dupy. Jeśli z Bayernu by kogoś chciał, to Neuera i Schweinsteigera, ale oni kosztują fortunę. Lama. Jeszcze Lama. Ty, bardzo ładna akcja. Lam, no w sumie nie narzekałbym na Lama, on ma 87 zdolności ogólnie. Więc to byłaby też dobra inwestycja w przyszłość. Ej, Sanchez za 3000, dobra inwestycja? Chcę kupić. A kto to jest? Sanchez, Barcelona, 3000, 3 sekundy, 2, 1. A kupuj, co tam? Nie kupię. No, 2600. Powiem wam, że to wychodzenie bramkarza ma dobre i złe strony, znaczy na pewno dezorientuje przeciwnika i często może to wyjść na plus, przez to strzanie akcji po prostu, ale na przykład jeśli koleś jest dobry, to może łatwo przelobować. Tylko mówię, jeśli jest dobry, tak, nie? Tak, jest fajne, prawda? O. Jak Fael, jak KSI. KSI to jest dobry murzyn. Dobry mówię, bardzo tak, jedyny chyba murzyn, który jest dobry. Panie starci. Znaczy, w sensie, że... dobry. Ale co, na patelni, czy co? Znaczy, no... Zastanawiałem się kiedyś, czemu jest czarna herbata. Dobra, już cicho. Dobra, głośno. Okej. Okay. Widzę, że jesteśmy w formie. Jak to za czasów dwunastki? Też czasem byliśmy w formie, też tak jak tego daliśmy. Tak, ogólnie foremka taka jest fajna do ciasta. Aha. Chciałbym się kupić, to nie wiem, za ile. No. A, situation, ale spierdelation. Ale, kurde, bo nie działa taki klawisz, w tym bardziej. Haha, bramkarz się pobawił. Nie, bo bramkarz właśnie lubi debawki. Tak, bo to jeszcze jest dziecko. Co się stało? Takie dziecko. Dziecko na bramce, takie pięcioletnie, takie wiesz, petardy, tam Hulk mu strzela. To takie pięcioletnie dziecko. O nie, nic temu chciałem, kurde, to jest właśnie minus automata. Minus gry. No to jest tak, koniec gry? Minusem gry jest właśnie automat. Jest! Ukończyłem FIFA 13! Dobra kampania. Fajna fabuła. Dobra, fajne, strasznie słuchaj. No i dobra, tutaj słuchaj, zakończymy kolejny odcinek z FIFA 13. Żegnam się z wami ja, czyli Fael, i kto się jeszcze żegna? Wita się z wami, ja. No jak, żegna chyba, Sokie. Nie, witam, cześć, zostanę zawsze w waszych głowach. O, dobra. To żegnam was, Mieszko Sakę i drodzy widzowie, Narka. Żegnam. Cześć.